Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że uda się zrobić wszystko do końca, ponieważ ten vlog jest z takimi przebojami nagrywany, że coś okropnego. Witam Was w maju, tak jak powiedziałam. Albo nie powiedziałam, nie pamiętam. W każdym razie jest maj. Podkreślam to, ponieważ w kwietniu niestety nie udało mi się nagrać żadnego vloga. Zaraz opowiem dlaczego. Dodam tylko, że vlog ten jest nagrywany wraz przy współpracy z wysokiej klasy specjalistką od efektów dźwiękowych, która tutaj leży w bujaczku. Wszystko jest dogadane, każdy dźwięk, każdy szczegół jest na każdą minutę rozpracowany, także mam nadzieję, że nie ukradnie mi ona mojego vloga, tylko będzie tak, jak się umówiłyśmy. Tak jak się umówiłyśmy, będzie wszystko elegancko, także mam nadzieję, że w ogóle ten vlog uda się do końca, ponieważ tutaj moja specjalistka jest i chyba będzie grzeczna. Połowę tapczanu, na którym siedzę, jest we włóczkach i projektach, które aktualnie mam rozpoczęte, a druga połowa jest w zabawkach, które mają za zadanie ją tutaj zająć i ułagodzić. W tym vlogu dowiecie się, dlaczego właśnie nie było w kwietniu nic i na Facebooku, i na Instagramie była głucha cisza, ale mam naprawdę poważne usprawiedliwienie. Dowiecie się, jakie są plany na następne filmiki. Dowiecie się historię, bardzo ciekawą historię pewnej torebki, która też miała powstać w kwietniu, a nie powstała, i dowiecie się dlaczego. I też chciałam Wam pokazać udziergi, które zrobiłam jeszcze wcześniej troszkę. I będę miała do Was taki interes, można powiedzieć, taką sprawę, bo pod koniec tego filmu chciałabym z Wami się zamienić za pewne włóczki. Także zostańcie, może akurat macie je w domu, leżą i nie używacie ich. I w związku z tym na samym końcu je pokażę, może akurat uda nam się dokonać zamiany. I tak, zaczniemy od czego? Aha, dlaczego tutaj jest tak jakoś inaczej? Dlatego, że wyprowadziliśmy się całą rodziną z czwartego piętra na wieś. W związku z tym byłam bardzo zajęta, byliśmy w ogóle wszyscy bardzo zajęci, bo jak wiadomo, pakowanie, remont jeszcze wcześniej, pakowanie, planowanie, sama przeprowadzka z tego czwartego piętra, rozpakowywanie później, to wszystko nie lada wyzwanie było. Byłam naprawdę pochłonięta, mój umysł był pochłonięty takimi przyziemnymi rzeczami, procesor mózgowy nie wystarczy, nie było tam ani grama pamięci na robótki, co było zaplanowane. Także naprawdę musiałam najpierw ogarnąć tutaj rzeczywistość swoją realną i zostawić samopas, wirtualny świat, no bo po prostu nie miałam innej możliwości. Także mieszkamy na wsi. Piszecie mi, dużo osób mi pisało, cieszyło się razem ze mną na Facebooku. No właśnie, to masz rację, Zosiu, że będzie wieś sprzyjać mi moim... Ale kochana moja, proszę mi nie kraść vloga. Myślę, że to będzie podkradziony vlog. I tak, dużo osób pisało mi, że wieś będzie mi sprzyjać kreatywności, że będzie tutaj spokój, ten spokój udzielał mi się. Mam taką nadzieję. Na pewno są pierwsze efekty mieszkania na wsi, bo jestem jakoś bardziej opalona tym przebywaniem na powietrzu, dzierganiem na powietrzu, niż zawsze o tej porze roku. I już są pierwsze ofiary, bo podczas dziergania na powietrzu
dziergałam sobie, zaraz pokażę wam co. Podleciała mi pszczoła, która chciała, nie wiem, odpocząć chyba na mojej robótce, albo na mojej ręce, albo na moim szydełku i ja w tym ferworze wyrzuciłam szydełko. Spadło one centralnie na beton i się porysowało. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie, bo nie wiem, czy kamerę złapie, czy kamera złapie ostrość akurat. Szydełko się porysowało i jest po prostu, i haczy mi włóczkę, haczy mi robótkę i po prostu jest do wymiany. Także jest pierwsza ofiara, szydełko Clover 4 mm jest już na straty. Chociaż można nim robić, ale troszkę się niewygodnie robi. Ona już nie ślizga, a już tak haczy, bo jest porysowane. Ale teraz tak, może z takich najstarszych rzeczy, co ja tutaj robię. Pokażę wam sukienkę Andorię, którą robiłam i nie podobał mi się ten taki kolorek, który wchodził. Dorobiłam już do ostatniego koloru w motku, czyli do tego szarego. Teraz jest to taką, pokażę wam już dosyć tuniką. Zobaczcie, ja mam, o, to już jest taka tunika, a ja chcę, aby to była sukienka, więc będę dodawać kolejny kolor włóczki. Będę dodawać kolejny motek włóczki Opus Summer Soft Cake i rozpocznę od koloru tego szarego i jakiś tam kolor dodam. Jeszcze nie wiem jakim, bo na razie się nie będę zajmować tą sukienką. Tutorial na bluzeczkę, bo ja na tutorialu pokazywałam bluzeczkę z długimi rękawami. No słodziutka jesteś moja kochana montażystka, nie montażystko, tylko specjalistko od efektów dźwiękowych, ale troszkę mamusia zagłuszasz. Tutaj jest długi, w filmie jest długi rękaw, a ja już zrobiłam krótki z myślą taką, że będzie sukienka. No wygląda to lepiej niż było. I dodam kolejny kolor. Także wszystkie tutoriale włóczki, o których wspominam tutaj, będą podlinkowane w opisie pod filmem. Mówię też bez mikrofonu, bo tak jak mówiłam, ten film jest naprawdę z dużymi przebojami nagrywany. Nagrałam go w zeszłym tygodniu, bo obiecałam wam, pisałam i na Facebooku, i na Instagramie, że będzie vlog w zeszłym tygodniu. Owszem, nagrałam. Gadałam godzinę do tej kamery. I co się okazało przy montowaniu? Że nie ma głosu, bo bateryjka w mikrofonie, dlatego dzisiaj nie mam mikrofonu, bo jeszcze nie dokupiliśmy tej bateryjki. Bateryjka w mikrofonie się wyczerpała z mojej winy. I nie wiedziałam o tym. I po prostu vlog, cała godzina poszła gadania na marne. Także nagrywam znowu to samo. Widzę, że moja specjalistka od efektów dźwiękowych się rozkręca, także mam nadzieję, że uda się dokończyć ten vlog. W każdym razie mam tutaj sporo takich ratujących sytuację zabawek. I teraz tak. Po tej sukience, jeszcze w tym drutowym szwunku i w tej drutowej radości, która ogarnęła mnie w marcu, od razu jeszcze po tym robieniu czapek, jejku, nie mogę się skupić, no nie mogę się skupić, niunia, mamusia tutaj nie może się skupić. Zrobiłam jeszcze dwie czapki na drutach, ale to jeszcze przed przeprowadzką, jak troszkę było więcej czasu. I pokażę wam teraz te czapki. W poprzednim vlogu mówiłam, że zaczęłam robić na drutach i coś tam mi wyszło. Jeżeli nie widzieliście, to sobie zobaczcie wcześniej. To są jeszcze, o, niteczka niepochowana. Dwie czapki, które teraz zrobiłam. Pierwsza czapka to jest czapka z takim długim, wywijanym ściągaczem. Tutorial na te czapki możecie znaleźć na YouTubie, na kanale Dagny Zielińskiej. I to jest Ribbed Hat, z tego co pamiętam. I to jest ściągacz 1x1. I dalej robiłam oczkami prawymi.
Tutaj jest tak zwyczajnie igłą dziewiarską ściągnięte. Jeszcze nie umiem tych takich fajnych udziwnień robić. Na razie to takie naprawdę podstawy, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona. Czapka ta jest zrobiona z włóczki Drops Andes. Robiłam ją w dwóch kolorach i próbowałam właśnie jak zmieniać te kolory. I tutaj wygląda fajnie, bardzo fajnie. Ale z tyłu te kolory trochę mi się tam nie zeszły, bo robiłam to pierwszy raz. Nawet jakieś dziurki powstały. I zobaczcie, no wyszło jak wyszło, ale tak jak mówię, to są moje początki. Pierwsze śliwki robaczywki, jak to się mówi. Także będę próbować dalej. Ale i tak jestem zadowolona, będzie to taka czapka przydomowa, no bo nie będę z tym brzydactwem tutaj chodzić. Włóczka Drops Andes jest chyba dostępna w moim sklepie, bo mąż coś wspominał, że jest jej dosyć mało. Ale na pewno na zimę uzupełnimy tą włóczkę. Jest to włóczka grubaśna. Ten kolor to jest taki brudny róż, taki nieoczywisty róż, który naprawdę mieni się różnymi kolorami. To jest taki, nie wiem, wrzosowy, czy taki zgaszony wrzosowy fiolet, coś takiego. Zostały mi kłębki tych moteczków z poprzednich projektów i postanowiłam je wykorzystać. Nie nakładam na głowę, bo dzisiaj coś moje włosy nie chcą współpracować ze mną. A ta włóczka, ta druga czapka, to jest miks włóczek, które miałam też w swoich zapasach. I to jest tą samą metodą robione. Ściągacz taki długi, wywijany z tutorialu Dagny. Dalej oczka prawe. I ta czapka jest troszkę większa i ona będzie na mojego męża bardziej pasować, chociaż ja też będę ją nosić, bo jest fajna, w zależności od humoru. I ta czapka jest taka jakby ona, bo ja tutaj dodawałam różne włóczki, które miałam w moteczkach takich już skręconych, już używane. I powiem wam, co to za włóczki. Tutaj jest włóczka Alize Alpaka Royal. Ona teraz jest zmieniona, ta włóczka. Producent tam pozmieniał proporcje alpaki z wełną. Zamienił po prostu skład. I nazywa się teraz Alpaka Royal New. Ona jest dostępna w moim sklepie. Dostępna jest w moim sklepie internetowym karolinaszydelko.pl. A tutaj ja przerabiałam dwiema niteczkami. Ta była jedną nitką przerabiana drutami 8 mm. Ta dwiema niteczkami. I do tego momentu robiłam tylko tą włóczką Alpaka Royal. Natomiast tutaj już robiłam jedną nitką Alpaki Royal. I drugą nitkę dodawałam włóczki Yarnart Alpaka Flowers, którą miałam poprzewijaną w takie małe moteczki. Te partie kolorów miałam poprzewijane w małe moteczki, bo coś tam kombinowałam w takim jednym projekcie, który robiłam. Robiłam chustę dla jednej pani w prezencie i gdybym robiła z całego motka tej Yarnart Alpaka Flowers, to po prostu ona byłaby ogromna, a ja chciałam, żeby ta chusta była mniejsza i musiałam te moteczki przewijać. Zostało mi w związku z tym troszkę tych moteczków i je wykorzystałam, tworząc taki efekt ombre. Wyszło to bardzo fajnie moim zdaniem. Wyszłoby tak, jakby miało tak być. Trochę się nakombinowałam, ale wydaje mi się, że taki efekt możecie ombre uzyskać, korzystając z włóczki Nako Ombre. Ona ma takie długie przejścia kolorów i może właśnie taki efekt możecie uzyskać. Podejrzewam, że nawet ona ma takie szarości. Coś mi się tak kojarzy, że ona ma takie szarości. Także to jeszcze w tym drutowym szwunku zrobiłam. Nawet w drutowym szwunku zaczął się mój pierwszy sweter dla synka, też z tutorialu Dagny, i wzięłam się za Untwisted Sweater chyba,
On się tak nazywa. I bo jest on robiony drutami 8 mm. A ja tylko takie mam. Znaczy, już mam drugie, ale jeszcze nic z nimi nie robiłam, ale zaraz wam je pokażę. I ten sweter idzie do sprucia, bo ja to jestem. Ja to jestem na razie taki świeżak w tym drutowaniu i już robię błędów wszystkich, ile można. I tak, to jest sweterek dla mojego synka. Miał być dla mojego synka. Taki nieduży. I rozpoczęłam. Rozpoczęłam od góry, go się robi ściągacz. Później jest raglan. Ponoć dwie formy są poprawne. Na temat raglanu odcinek miała ostatnio pani Basia z kanału Atelier 22. Zapraszam, bo tam są bardzo ciekawe rzeczy. Merytoryczna, dziewiarska, fachowa wiedza. Bardzo wam polecam. I okazuje się, że te dwie formy są poprawne, a mi jakoś raglan bardziej pasuje. Także zaczęłam już robić ten raglan. Uczyłam się, było późno z tego tutorialu, było późno, a potem kontynuowałam w samochodzie i taki babol mi wyszedł, że idzie to sprucia, bo po prostu wszystkie moje raglany kierują się w jedną stronę. Wszystkie cztery. Zamiast tak, to one idą wszystkie tak. Także no, jakoś tak mi wyszło. I po prostu chciałam wam pokazać, że idą one do sprucia. I moja taka rada, nie uczcie się o 23 nowej rzeczy, której nigdy nie robiliście, a później kontynuacja w samochodzie, kiedy trzęsie i tak dalej. To nie polecam. Ale włóczka, którą robiłam, to włóczka Drops Charisma, jest to 100% wełna, przerabiałam dwiema niteczkami, kolor, to jest kolor 07, nie ma jej dostępnej w moim sklepie, ale też bliżej jesieni postaramy się wprowadzić ją. Jest to włóczka znana, bardzo znana i bardzo fajna. Co prawda czuć, że to wełenka, ale moim zdaniem nie gryzie aż tak mocno. Dwiema niteczkami, kolor piękny. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić ten sweter, ale na razie troszkę odłożę, bo stwierdziłam, że no, trzeba naprawdę usiąść i mądrze podejść do uczenia się, a nie tak jak ja. Także odkładam. A propos drutów, dużo z was polecało mi druty drewniane i zaopatrzyłam się w druty te Adi Nature, bambusowe, druty Adi, 4 mm, 80 cm, pisze Luxus für die Hände, albo Hände. Z niemieckiego byłam bardzo słaba, także mogę tutaj coś źle czytać. Ale są dosyć znana marka, jest ona dostępna w moim sklepie, jest dostępna i są to druty bambusowe, dosyć śliskie. Jak rzuciłam tam coś na nie, to odczułam różnicę pod tym względem, że bardzo lekkie są, bo wiadomo, tam przerabiałam na metalowych ósemkach, prym. Tak, to też było zaplanowane. Tak, prawda, Zosiu? Czkaweczka była zaplanowana w tej minucie. Są one bardzo cienkie. Nie cienkie, tylko lekkie. Lekkie są. Żyłka, nie mam porównania, słuchajcie, bo to naprawdę jeden z moich pierwszych drutów, to są drugie. Moim zdaniem żyłka fajnie się tutaj wygina, nie jest taka nie wiadomo jak sztywna i nie wiadomo jak też wiotka, ale narzuciłam i też było późno i było ciemno, ciemną włóczkę narzuciłam i te oczka mi się pokićkały, pokręciły i sprułam. Także jeszcze nie wiem jak się na nich pracuje, no ja zresztą też nie mam porównania, więc po prostu mówię
co sobie wzięłam. Jeżeli macie już do czynienia, coś robiliście tymi drutami, to proszę dajcie znać, czy fajnie się nimi robi, czy nie. Wiadomo, każdy lubi robić innymi. Każdy lubi robić innymi drutami i inne mogą wam pasować. Ja spróbuję te. Bardzo bym chciała zrobić sweter na drutach też dla siebie i dlatego wzięłam te czwóreczki takie z dłuższą 80-centymetrową żyłką. I bardzo bym chciała, marzy mi się taki sweter zwykły, jerseyowy, bardzo zwykły. Z tutorialu też już widziałam u Dagny, także bardzo chciałabym zrobić sobie sweter, ale no muszę mądrze do tego podejść, naprawdę mądrze i nie marnować swojego czasu, bo jest on naprawdę bardzo mocno ukruszony. Tym bardziej, że jeszcze w domu jest dużo do zrobienia, kartony jeszcze nie wszystkie wypakowane. I naprawdę mam ręce pełne roboty, bardzo mało czasu na dzierganie. Jeżeli chodzi o to, co ja teraz robię, może tak. W kwietniu powstał filmik, miała powstać torebka. Miał być nagrany tutorial z torebką. I teraz opowiem wam historię tej torebki, ponieważ jest dosyć ciekawa. Jakiś czas temu jedna z was napisała do mnie, czy nie zrobiłabym takiej a takiej torebki na swoim kanale. Torebka bardzo mi się spodobała, co prawda już chyba jakiś tam filmik na polskim YouTubie był tej torebki, ale chciałam też taką zrobić. Dogadałam się z koleżanką i też o tym wam wspominałam, że zrobimy z moją koleżanką taką wymiankę. Ja zrobię jej szydełkową torebkę, ona mi coś uszyje, ponieważ ona pięknie szyje. I zaklepane materiały, zaklepane kolory. Ja też wybrałam sobie materiał, żeby ona mi coś z tego uszyła. Zaczęłam robić tą torebkę. Prawie ją skończyłam, ale najpierw zaczęłam robić prototyp dla siebie, bo zawsze tak robię, że robię jedną rzecz tak poza kamerą, wyłapuję wszystkie błędy, rozwiązuję problemy, a później już na kamerze robię drugą torebkę. I ta druga torebka miała być dla Anitki. Pozdrawiam. I teraz tak, torebka jest zrobiona praktycznie do końca, ale nie mogę jej opublikować, bo okazało się, że już jak już miałam praktycznie z 2-3 dni przed nagrywaniem tej torebki, przed zasiądnięciem do nagrywania, YouTube podpowiedział mi filmik właśnie z torebką na szydełku, nowy filmik, który pojawił się na kanale pani Joli Mazurek, na kanale Babu Jola. Na pewno ją znacie, ponieważ jest to bardzo popularna, lubiana youtuberka. I okazało się, że pani Jola zrobiła identyczną torebkę, jaką ja miałam nagrywać w kwietniu. Być może, mam taką teorię, że być może ta osoba też napisała do pani Joli. Nie wiem, tego nie mogę potwierdzić. I powstał taki sam po prostu filmik z taką samą torebką, z takim samym kształtem torebki, z tych długich prostokątów. I teraz okazuje się, żeby nie było, nie mam do nikogo żadnych pretensji. Tak się po prostu stało, takie sytuacje się zdarzają. Tak wyszło jak wyszło, mi co prawda tutorial przepadł i musiałam szybko nagrać coś nowego i wymyśliłam, że zrobię do tych torebek, do swojej jak i dla koleżanki, etui na telefon, który właśnie będę tak na rączkę zawieszać, tak jak się zawiesza chwosty. I to etui już jest na moim kanale, już możecie je zrobić. Żabcia, ale ty mi trochę kradniesz po prostu vloga. Kto mi tutaj kradnie vloga? No, Dydziu. Czekaj, może ja ci coś tu dam? Chwila techniczna przerwy. Może żyrafka? Żyrafka jest? Jest żyrafka. I teraz to etui możecie już znaleźć na moim kanale. Jest to ostatni filmik w kwietniu.
jest one wykonane techniką mozaikową, szydełkowania mozaikowego. Tak mi się wydaje, że powinno się to nazywać. A jeżeli chcecie znaleźć piękne inspiracje tej techniki, to wpiszcie mosaic przez C na końcu, thread. Wiadomo, mosaic crochet w języku angielskim, wpiszecie hashtag w Pinterestie, czy na Instagramie, czy po prostu w Google i pokażą Wam się przepiękne wzory na tą technikę. Tak zauważyłam, że na polskim YouTubie jest bardzo mało osób, albo ja chyba praktycznie nie znalazłam takich tutoriali. Bardziej za granicą kobietki się rozkręciły, piękne tworzą wzory kocyków, sweterków, torebek, poszewek na poduszki. I ta technika chodziła już za mną jakiś czas i jakoś nigdy nie mogłam się zabrać, bo wydawała mi się bardzo trudna. I nigdy nie mogłam się zabrać za jej naukę. A teraz pomyślałam sobie, a może zrobię coś takiego małego, prostego tą techniką. Wybrałam bardzo prosty wzór, także naprawdę spróbujcie, bo okazuje się, że jest to bardzo prosta technika. Wydaje się trudna. I zdążyłam już zrobić drugie etui, które jest w dwóch kolorach i te kolory, a może tak pokażę, to jest rewers, tak jakby tego etui, bo ona jest tutaj różowo-beżowe, a tu jest beżowo-różowe. I to będzie do mojej torebki, a to będzie do torebki gratisie dla mojej koleżanki. Jest to bardzo prosty wzór, ponieważ są to takie zwykłe tylko kropeczki delikatne i potraktujcie to jako taki wstęp, jako taką rozgrzewkę do szydełkowania mozaikowego. Na pewno coś będę robić, bo chciałabym zrobić w przyszłości trochę dekoracji do domu, żeby tak po swojemu troszkę go udekorować i coś wydaje mi się, że zrobię poszewki na poduszki tą techniką, także bardzo mi się ona spodobała. Jest łatwa, ale na pewno muszę troszkę więcej czasu poświęcić na to, żeby sama ją załapać i mądrze też dobrze przekazać tą wiedzę Wam. Także torebka jest prawie skończona. Torebka jest dosyć spora. Nie łączyłam tutaj tej rączki do końca, bo chciałam pokazać to na filmie. I no, po prostu nie dokończyłam tej torebki. Jest ona dosyć spora. Jak tak zobaczycie, oj, mój ten grubaśny rękaw teraz nie wchodzi. O, jak tak zobaczycie ją, to jest ona taka naprawdę spora. Dla koleżanki zrobię ją troszkę mniejszą. Te prostokąty będą troszkę mniejsze. I ja zrobiłam ją innym sznurkiem niż pani Jola. Pani Jola robiła 3 mm sznurkiem, ja robię 2 mm sznurkiem. Jest ona taka, wydaje mi się, taka trochę delikatniejsza. I jeżeli chcecie zrobić taką jak ja, taką różową, to jest to sznurek. O, już nie mam tego całego motka, ale jest to sznurek ten. Makramy Opus Natura 2 mm. Ten beżowy kolor to jest kolor 123. Natomiast ten sznurek już mam zwinięty w kulkę. Różowy to jest chyba 151, jeśli się nie mylę. Na pewno w tutorialu tym z etui będzie wszystko podane. I tak, bo to użyłam tego pozostałości z torby, zrobiłam etui po prostu. I teraz tak. Na tą torbę zużyłam 2,5 motka. Wskoczyłam już po prostu na trzeci motek, bo zrobiłam tutaj jeszcze szydełkowe, takie grubsze rączki. Złapię ostrość. O, może zrobimy tak. Takie rączki metodą, jak te bransoletki korelikowe się robiło. I te rączki są naprawdę masywne. Będzie druga rączka, jak zabiorę się za skończenie. Będzie druga rączka. No nie wiem, jeśli chcecie, dajcie mi znać.
Jeśli chcecie, to mogę wam pokazać, jak zrobić taką rączkę do torebki, bo nie będę nagrywać już kolejnego takiego samego tutorialu na YouTubie, tylko mogę wam ewentualnie pokazać, jak dorobić taką rączkę. Druga torebka dla koleżanki będzie miała rączki z ekoskóry, także tam będzie jeszcze łatwiej. Nawet zaczęłam już robić tą torebkę. Mam dwa prostokąty już zrobione. Praktycznie zrobione, bo a takie prostokąty trzeba zrobić cztery. Już trzeci zaczęty chyba, albo nie? Chyba nie. Trzeci nie jest zaczęty, ale już mam dwa praktycznie zrobione. I teraz mogę wam pokazać, jeśli podoba wam się efekt tej takiej tego cieńszego sznurka, mogę wam powiedzieć, ile oczek początkowych musicie zrobić, żeby wyszło wam tak jak u mnie. A resztę róbcie dokładnie wszystko tak, jak pani Jola pokazuje. Tak samo, ja bym tak samo robiła. I tak, ja tutaj zrobiłam 25 oczek początkowych i w każdym kolejnym rzędzie są 24 zwykłe półsłupki. Róbcie wszystko tak, jak, tak samo. Co prawda nie wiem, ile tu jest rzędów. Postaram się to zmierzyć i napisać w opisie pod filmem, ile tutaj jest rzędów i centymetrów w tej torebce. I jeżeli chodzi o tą szarą, ona jest węższa, tą beżową, ona jest węższa, będzie węższa ta torebka, zobaczcie, o tyle. I tutaj zrobiłam 20 oczek łańcuszka i w każdym kolejnym rzędzie będzie po 19 zwykłych półsłupków. I też napiszę, postaram się napisać, ile ma rzędów i wszystkie te wymiary. Jeśli nie zapomnę, bo to wiecie, jak to ze mną jest. Postaram się to wszystko napisać przy publikacji tego vloga. Przerabiałam szydełkiem 4,5 mm. Szydełko zarówno tutaj było to użyte, jak i tutaj 4,5 mm. Oczywiście jeszcze będę pokazywać aktualizacje, jak wyglądają te torebki w kolejnych vlogach, no bo tutorialu nie będzie, tak jak mówiłam, ale będę pokazywać wszystko. Wydaje mi się, że na tą beżową wyjdą tylko dwa motki, bo ona jest węższa, wystarczą tylko dwa motki. Oczywiście możecie zakupić to też w moim sklepie, też jest dostępny ten sznurek do zakupienia. I tak. Tak. No właśnie. I teraz. Obiecałam, znaczy wspominałam, że będę coś robić z Rafi i rozpoczęłam już pracę. Nie powiem, że było łatwo. Może tak. Praca z Rafią jest inna niż z włóczkami, ponieważ Rafia jest bardzo śliska. Ale jestem miło zaskoczona, bo czytałam w różnych vlogach, słuchałam różnych, czytałam w różnych blogach, może tak, czy w komentarzach, że trudno się robi Rafio. A ja myślałam, że będzie się jeszcze trudniej robić. Także nie robiło mi się tak źle, chociaż nie powiem, dla osób początkujących nie jest to najlepszy materiał. Rozpoczęłam już robić kapelusz i prułam go chyba milion razy. Wygląda na razie już tak. Wygląda na razie tak, jak takie mycki panów, których widzieliśmy w Maroku i w Turcji na targu. Także wygląda to dokładnie tak samo. Też nosili takie fajne, króciutkie czapeczki. I ten kapelusz będzie miał okrągły kształt. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się tutaj, jak to się wszystko układa. Próbowałam różnych ściegów i stwierdziłam, że jedyny słuszny ścieg do Rafii to jest ścieg półsłupków tkanych. Nic innego mi się nie podobało, a próbowałam naprawdę zwykłych półsłupków, półsłupków nawijanych. Rozłaziło się, te dziury były za duże i to są po prostu półsłupki wykonane ściegiem tkanym. Przerabia się to trudniej troszkę niż zwykłe półsłupki, ale wolniej i troszkę trudniej, ale efekt mi się ten o wiele bardziej podoba. Nie ma tutaj takich brzydkich dziur.
ten kapelusz będzie wyglądał jak ze sklepu. Będzie on po prostu wyglądał jak ze sklepu i taki mam cel, żeby fajnie to chroniło przed słońcem. W tym momencie zużyłam praktycznie cały motek, zobaczcie, rafli. I teraz mam tutaj, pokażę wam, jaki to jest kolor tej rafli. Bo w końcu przyszedł jakiś taki słomiany kolor, bo w hurtowni były no same kolorowe rafie, a chciałam kolor 116-21. I to jest taki ciepły słomkowy ten kolor. Rafia marki Fibra Natura. Tutaj jest 100% wiskoza. Już szukam, ile to ma metrów. 40-gramowy motek, 90 metrów. Jeśli dobrze patrzę, 40-gramowy. Wiadomo, ona jest leciutka. Jest to śliska tasiemka, odporna na prucie, ponieważ ja ten kawałek prułam już milion razy. I naprawdę jest odporna na prucie. Przerabiam szydełkiem 4 mm. Wydaje mi się, że dwa motki zużyję na ten kapelusz, ale nie jestem pewna. Nie jestem pewna, także żeby nie było, że kupicie dwa i później musicie trzeci dokupić. Na pewno będę starała się, żeby w dwóch się zamknął, żeby wiadomo było ekonomicznie. Żeby było ekonomiczniej, ale jeżeli będzie jakoś za krótki ten kapelusz, to rondo, no to już trzeba będzie wskoczyć na trzeci motek, a na pewno wykorzystam go dla dzieci, ponieważ chcę zrobić tutaj dla tej specjalistki od efektów dźwiękowych, Zosiuni, tak? Czemu rzucasz żyrawką? I dla synka. Dla Zosiuni mam przygotowany motek, ponieważ Rafia zrobiła też taką kolorową wersję, melanżową wersję, różne odcienie tutaj są. I to jest Fibra Natura Rafia Multi i ja wybrałam kolor dla córci ten, kolor 117-16. Tak to oni tutaj, 117-16 i te kolory są takie od jasnego różu po taki ciemniejszy róż już wpadający troszkę w fuksję. Ojej, coś mi w oko wpadło. I tutaj ten moteczek wydaje mi się, że powinien starczyć na tą malutką główkę. Natomiast nie wiem, jeszcze zobaczymy, czy będzie tylko jeden motek potrzebny, czy dwa. Ten materiał, ta przędza jest dostępna w moim sklepie w dziale włóczki z wiskozą albo włóczki wiskozowe, coś takiego. I jestem pozytywnie zaskoczona pracą. Może nie robi się nie wiadomo jak łatwo, ale myślałam, że będzie ciężej. Naprawdę ciężej robi mi się tym sznurkiem. Trudniej mi się robi tym sznurkiem. A myślałam, że będzie ciężej tą rafią, także jestem pozytywnie zaskoczona. Jeżeli chodzi o tutorial, no to no nie wiem, kiedy on powstanie. Czy w maju mi się uda? Nie wiem, czy uda mi się w maju. Może na początku czerwca. Postaram się, żeby na początku czerwca, no żeby nie zrobić kapelusza w połowie wakacji, tylko na początku tych wakacji. Szydełkuje się tak dosyć szybko, przyjemnie. Wy dostaniecie gotowy wzór. Ja zrobię jeszcze dla dzieci takie kapelusze. Też wszystko tutaj opiszę, jak to będzie wychodzić w rozmiarach. Postaram się rozpisać w rzędach ręcznie, w sensie rozpisać, co w którym rzędzie trzeba zrobić, żeby osoby, które potrafią dziergać, nie musiały tego filmiku w kółko i w kółko odtwarzać, tylko po prostu skorzystać z takiej gotowej ściągi. To na pewno postaram się, żeby było troszkę łatwiej.
I na zakupy zapraszam oczywiście do mojego sklepu. Bardzo Wam dziękuję, że robicie zakupy w moim sklepie. To pomaga mi dalej tworzyć te tutoriale. Ja mam nadzieję, że Wy też jesteście z nich zadowoleni i też postaram się, żeby było ich więcej, ale no niestety tutaj życie mnie mocno zajmuje na razie. Odkładam na bok szydełko 4 mm do tego. I co dalej? To już mam pokazane, to mam pokazane i chyba teraz przyszedł czas na pokazanie tego, co chcę, za co chcę się zamienić. Teraz zauważyłam, że sporo dziewczyn na wiosnę grzebie w tych swoich kartonach, pudłach, w szufladach, szafkach i sprawdza stany swoich włóczek, żeby nie kupować za dużo. I ja przy pakowaniu się przeprowadzkowym znalazłam kilka włóczek, które leżą u mnie już prawie 7 lat. I ja ich nie używam. Są to świetne włóczki, ale jakoś tak zmieniła mi się koncepcja kolorystyczna. Kiedyś bardziej lubiłam takie kolory stonowane, a teraz już dosyć długi czas idę w róże i takie bardziej żywe kolory. Dlatego chętnie się zamienię. A na co się zamienię? I tutaj muszę się przyznać do pewnej rzeczy, która była w długiej tajemnicy. Szydełkowałam poza YouTube'em. Także to, co widzieliście na YouTube, to było jedno szydełkowanie, ale robiłam dużo innych projektów poza YouTube'em, dla siebie, dla swojej rodziny. Dlaczego? Bo był taki czas, jak synek był gdzieś mniej więcej taki jak Zosiunia, bardzo długo zasypiał. On po godzinę, po półtorej godziny w łóżeczku turystycznym kotłował się, a ja musiałam być przy nim, żeby po prostu alarmu nie było. Żeby alarmu nie było i on bardzo długo... Przecież samej. Bardzo długo zasypiał. I ja po prostu ten czas spędzałam na obserwowaniu go i na dzierganiu. Ja bardzo dużo dziergałam w tym czasie. Teraz już nie mam absolutnie tego czasu. To jest przeszłość. Także nic nie dziergam poza YouTube'em. No może trochę te druty teraz tam wchodzą gdzie niegdzie, ale uczciwie przyznaję się, co robię. I ja naprawdę narobiłam sporo projektów, sporo swetrów, których nigdy nie pokazywałam. Nigdzie. Jakoś tak pomyślałam sobie, że będzie Wam przykro, że nie pokazuję tego na YouTubie. I tak po prostu teraz się przyznaję. I zaczęłam robić pewien projekt, który zaczęłam robić w pierwszym roku pandemii. To był listopad, grudzień. Była taka paskudna, deszczowa pogoda i stwierdziłam, potrzebuję kolorów. Wyciągnęłam włóczkę, którą już Wam pokazuję. Nakupiłam je kiedyś dosyć sporą ilość. Jest to włóczka, której nie ma w moim sklepie, ponieważ jest to taka już bardziej wykwintna włóczka. Włóczka marki Adelong. Jest to wełna estońska. Surowa, drapiąca. Taka bardzo w dotyku nieprzyjemna. Ona jest naprawdę bardzo szorstka i to taka... Pachnie jeszcze tą lanoliną. Ja uważam, że jest to włóczka, która nie nadaje się na przykład na czapki, na kominy, na szeliki. Ja bym nie była w stanie w niej nosić tych robótek, ale wymyśliłam sobie, że zrobię z tej wełny wielką narzutę z kolorowych kwadratów. A że miałam naprawdę sporą ilość tej wełny w różnych kolorach, w różnych odcieniach, to robiłam. Zrobiłam tych kwadratów, już Wam pokazuję. Tu jest tylko... Oj. Tu jest tylko naprawdę mała część tych kwadratów. Ja ponad 100 ich zrobiłam. Zbrzydły mi te kwadraty. Robiłam, jak właśnie synek zasypiał. Jest to wełna, która układa się cieniowaniem. Przepięknie ona się układa. Zobaczcie. Te cieniowania są równiutkie, niewidoczne. Przejścia kolorów są praktycznie niewidoczne.
jest to bardzo szorstka, jak już wspominałam, ta wełna i no nie do wszystkiego się ona nadaje. I stwierdziłam, że taka narzuta bijąca energetycznymi kolorami będzie świetna, bo ostatnio właśnie mi się na takie żywe kolory, ostatnio już ładnych kilka lat, już z 5 lat tak mam i nie zmienia to się, że bardziej wybieram te żywe kolory niż te blade i smutne. W większości tak jest. I po prostu stwierdziłam, że jak teraz odnalazłam te kwadraty, to może zrobimy taką zamiankę, bo ilość tych motków mi się kończy, bo został mi tak naprawdę tylko ten jeden duży precel i ten precel też to jest wełna estońska Adelang, ale tego nie użyję do, bo jest właśnie za smutny, do tej mojej gamy kolorystycznej, bo jest za smutny, to są takie popiele szarości i takie brązy, szare brązy. Także za ten mogę się zamienić i mam jeszcze do zamiany kilka włóczek, bo potrzebuję, najlepiej bym potrzebowała tą wełnę 8/2, najbardziej by mi odpowiadała ta rainbow, ta najbardziej kolorowa w kolorach tęczy, ale nie pogardzę jakimiś innymi odcieniami, czy jakimiś niebieskościami, czy jakimiś różami, a fajnie by było, byłoby super po prostu, gdybyście w swoich zapasach miały wełnę estońską jednokolorową, 8/2, w jakimś kolorze czarnym, szarym, beż też by mógł ewentualnie być. Jednokolorowa też by była fajna na zamianę, albo po prostu ta rainbow też by była fajna, albo te inne takie cieniowania. Oprócz tych szarości, beży, bo tutaj po prostu wchodzą w grę tylko takie żywe kolory. A za co jeszcze chcę się zamienić? Jeżeli kupiliście kiedyś tą włóczkę i okazała się za szorstka, okazała się rozczarowaniem i leży gdzieś tam i kwiczy nieużywana, to ja po prostu mogę się zamienić za... Mogę się zamienić za tą, jeżeli ten kolor wam pasuje. Mogę się zamienić za dwa motki cieńszej wersji wełny estońskiej 8/1. To jest taka cieniutka wełenka, to jest właśnie ta wersja rainbow. Ona układa się w piękne cieniowania. Ale ja jej nie użyję, bo ona jest za cienka do tego mojego koca. I mogę się za dwa motki dam za jeden taki. Ale mam też nieużywaną włóczkę, tak jak mówię, od ponad 6 lat. Wysokiej jakości włóczkę, którą kiedyś kupiłam we włóczkach w Armii. Jest to włóczka Mirella. Jej już praktycznie nie ma. Sprawdzałam na stronie włóczek w Armii. Jej praktycznie nie ma, a dałam gdzieś koło 50 zł za motek, ponieważ jest to ręcznie farbowana 100% jagnięca wełna merino, która w 100-gramowym motku ma 400 metrów i kiedyś sobie kupiłam właśnie 6 takich, 3 piaskowe, chyba to on się nazywał piaski pustyni nawet, takie 3 piaskowe kolorki i 3 takie kolorki piękne w odcieniach jesieni. Taka typowa jesień, prawdziwa jesień. I one u mnie leżą, nieużywane. No nie niszczą się, ponieważ jest to jeszcze zapakowane firmowe opakowanie włóczek w Armii. I ja się chętnie zamienię za te włóczki. Jeżeli macie w swoich zapasach tą gryzącą wełnę estońską 8/2, to piszcie śmiało do mnie na Facebooku, na Instagramie, tylko na tym Facebooku nie starym, tym takim moim starym, tylko Karolina Szydelko Oficjal na tym fanpage'u. I jeszcze możecie, jeżeli nie macie ani tego, to możecie napisać do mnie maila kontakt, normalnie przez K, kontakt, małpa, karolinaszydelko.pl.
www.mojemaja.pl. Dobra. I tu możemy coś pomyśleć o jakichś zamianach. A jeszcze pokażę Wam, jak ta włóczka układa się w robótkę, bo tak jak mówiłam, przyznaję się bez bicia, dużo szydełkowałam poza YouTube'em. Dużo, naprawdę dużo. I zrobiłam z tej włóczki, z tej Mireli, komplet sobie, który, i te kolory układają się tak, to są takie szmaragdy. I ona układa się dokładnie tak. Nawiasem mówiąc, ten wzór muszelek jest wykorzystany we włóczce, w projekcie, przepraszam, Andoria, wózeczki Andoria. I wzór na tą czapkę znajdziecie na moim YouTubie, postaram się podlinkować. Jest to taka ruda czapka, bardzo stara, to już chyba tutorial 7-letni, więc tam no, jakość jest jaka jest, ale możecie zrobić taki rodzaj czapki, korzystając z mojego YouTuba. I tak ona układa się. Dorobiłam sobie do kompletu szaliczek i tutorial na ten szaliczek też możecie znaleźć na YouTubie. Tyle, że tam robiłam komin. Też z tej włóczki takiej rudej, takiej samej jak czapka, ale tu zrobiłam sobie po prostu szalik. I pokażę Wam, zrobiłam jeszcze sobie mitenki. Tyle, że mitenki były robione ściegiem tkanym, który łudząco przypomina oczka prawe, po prostu jersey. I jeżeli jesteście bardziej drutowe, zobaczcie, jak ta włóczka będzie się układać po prostu w jerseyu. Jak ona będzie, na pewno będzie na drutach jeszcze układać się fajniej, bo tutaj szydełko więcej pożera tej włóczki. Także będzie coś podobnego. Kolory pięknie wyglądają. Muszę przyznać, że ta wełna, jagnięca wełna merino, ona nie jest taka super delikatna jak inne merino. Ona jest taka ciuteńkę podgryzająca. Nie jest to z tych takich puszków po prostu. Tu czuć, że to jest wełna. Także no nie chcę, żeby było jakieś rozczarowanie. A kupiłam wełnę merino, która nie gryzie. Ona troszeczkę ją czuć. Muszę przyznać, że troszeczkę ją czuć. Na ten komplet zużyłam 4 motki, także to jest taka sprawa. Na drutach na pewno, jakbyście robili coś z tych kolorów, można połączyć te i te kolory, ale można też zrobić na drutach i wydaje mi się, że więcej Wam starczy tej dzianiny, więcej tej włóczki na dzianinę, bo druty są mniej włóczkożerne. Już sama to sprawdziłam, robiąc te czapeczki chociażby. Druty są mniej włóczkożerne niż szydełko. Takie są sprawunki, takie są interesy. Jeżeli macie i nie używacie tych motków Ade Long 8 łamane na 2, to naprawdę bardzo proszę, może się zamienimy, może skorzystacie z tych motków, będzie jakiś piękny sweterek. Na pewno może lepiej wykorzystacie te włóczki niż ja. A jeżeli te kolory, one są piękne, naprawdę są piękne te kolory, ale ja po prostu teraz idę w inne kolory, bardziej właśnie takie żywe, a tutaj są takie typowe kolory ziemi. Tak obserwuję z tego mojego bałaganu, powiedziałam chyba już wszystko. Z czasem pokażę Wam też, co ja innego nadziergałam, no bo naprawdę jest tego sporo. Nie wszystko nadaje się na tutorial, bo są to takie rzeczy bardziej skomplikowane, których nawet bym nie umiała wytłumaczyć chyba tutaj na YouTubie. Także trochę obawiam się tego, że pokażę i będziecie mnie prosić, zrób taki tutorial, a ja po prostu nie umiem tego zrobić. I chyba nie zrobię dużo rzeczy, ale pokażę, będę już w porządku i pokażę. Na sobie mam sweter cardigan mech, który już możecie znaleźć na moim kanale. I pokażę, on jest taki bardziej z rękawami bufiastymi, oversize'owy, cieniowany. Ojej, nie wstawać? Dobrze, to siadam, no.
Jest to kardigan, który zrobiłam już chyba z 2 lata temu. Jest na moim kanale, też postaram się podlinkować w opisie pod filmem. Robi się go bardzo przyjemnie. 2 włóczki tu były użyte, właśnie ta Alize Alpaca Royal i włóczka Alize Angora Gold Batik. I dlatego ona ma takie przejścia. Nie powiem wam, jakie kolory. Mam siedzieć. No dobrze, no, no proszę pani, no. No siadam. Nie powiem wam, jakie kolory, bo nie pamiętam. W filmie tym, w tym tutorialu jest na pewno wszystko powiedziane. Robi się go bardzo łatwo, można zmieniać rozmiary. Bardzo dużo tych kardiganów już powstało. Przepiękne robicie, nawet ładniejsze niż ja robicie. Używacie świetnych tutaj kolorów włóczek i po prostu, jeżeli wam się on podoba, mi się teraz przydaje, bo jest taki cieplutki i tutaj jak jest obniżona temperatura w domu, to bardzo fajnie się teraz sprawdza. Okej, chyba wszystko już, co miałam powiedzieć, powiedziałam. Wydaje mi się, że będzie ten vlog, dojdzie do skutku po prostu, bo mam nadzieję, że w końcu dojdzie on do skutku. Moja specjalistka spisała się na medal, była bardzo grzeczna, dostanie w nagrodę piciu. Dostanie w piciu H2O. Ty masz, tylko się nie oblej. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, ponieważ ten tutorial chyba będzie też taki długi i uda się go już sprawnie opublikować. No tak patrzę, że chyba już z tego grajdołku wszystko jest powiedziane. Pozdrawiam, nie wiem co teraz będzie nagrywane, nie wiem czy najpierw będzie kapelusz, czy coś innego. No może coś innego jeszcze, coś planuję, takie dekoracje troszkę do domu i teraz bardziej będę celowała w takie filmiki domowo-dekorowe. Bo chcę to troszkę tak po swojemu zrobić. Także no, nie jestem w stanie powiedzieć, co ja tutaj teraz będę dzierkać. Jeszcze troszkę za dużo chaosu jest w realnym życiu, żeby to powiedzieć wam, tak będzie i koniec. No, na razie nie mogę niestety tego powiedzieć, jak będzie. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do następnego. Pa, pa! Zosia, żegnasz się? Powiedz pa, pa, pa. Uwaga, może będzie pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Nie, nie, ale papa już umiemy. Nie? Papa już umiemy. Teraz piciu jest ważniejsze. Pa, pa, pa.